Dzień dobry. W radosne święto Wielkiej Nocy, czyli święto Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, witam sprzed Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Hasło biblijne świąt wielkanocnych stanowią słowa, które widnieją nad drzwiami, nad wejściem do tego kościoła, a wyjęte są z Księgi Objawienia świętego Jana. Chrystus Pan mówi: byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Zapraszam do wnętrza kościoła, a tam będziemy dalej mówić o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jesteśmy przed ołtarzem Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Kiedy wierni przychodzą do kościoła, patrzą centralnie na ołtarz i na witraże, które znajdują się za ołtarzem. A centralny witraż zajmuje scena Zmartwychwstania Pańskiego. Pan Jezus z krzyżem w ręku, w koronie. Każdorazowo, w każdą niedzielę patrzenie na tego Jezusa przypomina nam, że każda niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na ołtarz. Ten ołtarz nie jest zbyt stary, powstał dopiero po wojnie w 1949 roku autorstwa Artura Cięciały z Wisły. Przedstawia on centralnie zmartwychwstałego Pana Jezusa. A obok widzimy śpiącego rycerza, żołnierza i anioła, który odsuwa kamień od grobu. Natomiast po lewej i po prawej stronie mamy ciekawe postaci i na nich chciałbym zwrócić wam uwagę. Widzimy niewiasty. Niewiasty, które są zasmucone, zapłakane, załamane. One idą do grobu. One idą, żeby namaścić ciało Pana Jezusa. Jeszcze nie wiedzą, że kamień od grobu został odwalony, że Jezus już wyszedł z grobu, jest zwycięzcą śmierci. I przypominamy sobie tę scenę, kiedy niewiasty uciekły, Maria Magdalena została i kiedy rozmawiała z Panem Jezusem, wypowiedziała piękne słowo: rabuni, nauczycielu. I w tym momencie łzy smutku zmieniły się w łzy radości. I tak też jest nieraz w naszym życiu. Stajemy nad grobem, smutek, żal, ból, ale chciałbym życzyć nam wszystkim, że ilekroć stajemy nad grobem, żebyśmy przypomnieli sobie te niewiasty i wychodzącego z grobu Jezusa, a wtedy od każdego grobu będziemy mogli odchodzić radośni, pełni nadziei i pełni sił do życia, bo Jezus żyje, był umarły, a ożył. I wreszcie ciekawa postać z prawej strony ołtarza. Zwykle pytam zwiedzających, czy przypuszczają, kto to jest. I mało kto potrafi odpowiedzieć. Najpierw z tyłu, nie wiem, czy są dobrze widoczni, to uczniowie Pana Jezusa. A na pierwszym planie mamy jednego ucznia, który klęczy. To jest niewierny Tomasz. On nie wierzył, że Pan Jezus zmartwychwstał. Dopiero kiedy Pan Jezus przed nim stanął, kiedy powiedział: włóż palce swoje w miejsce po gwoździach, włóż rękę swoją w przebity bok mój, cóż takiego uczynił Tomasz? Padł na kolana i wyznał: Pan mój i Bóg mój. I tak też, drodzy, jest w naszym życiu. Przychodzą chwile zwątpienia, niepewności, utraty nadziei. I wtedy przypomnijmy sobie Tomasza. I niech zmartwychwstały Pan Jezus wtedy stanie przed nami. Pozdrowi nas pokój wam, abyśmy my mogli odpowiedzieć: Pan mój i Bóg mój. I takiej wiary w zmartwychwstałego Pana Jezusa wszystkim życzę. Bo wiara w zmartwychwstałego jest również wiarą w nasze zmartwychwstanie, a to daje radość, pokój, siły do życia i działania. Niech święta zmartwychwstania Pańskiego, mimo całego niepokoju, będą świętami radości i spotkania ze zmartwychwstałym Panem Jezusem. Amen.